Centrum Londynu, sobota rano. Idealny czas na piknik, zakupy czy spotkanie z przyjaciółmi. Ale nie dla tych studentów. Ich plany na weekend to prawo rzymskie, logika i historia prawa. Zmotywowałem się, bo wyjeżdżając z kraju nie zdążyłem skończyć swojej edukacji w pełni i postanowiłem dokończyć coś, jakiś etap w moim życiu. Studia prawnicze w języku polskim w Londynie organizuje Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji. Na każdym roku studiuje ponad 60 studentów. Nauka trwa 10 semestrów. Nie ma żadnej taryfy ulgowej w stosunku do tych osób, które studiują za granicą. To są normalne studia prawnicze i traktujemy je dokładnie tak samo jak studia w Polsce. Większość z tych osób mieszka na Wyspach od kilku lat. Dyplom wyższej uczelni ma im pomóc w powrocie do kraju. Myślę o powrocie do Polski. Zacząłem tutaj studiować, bo tutaj mieszkam od 6 lat. I po powrocie do Polski planuję służbę w Straży Granicznej bądź w wojsku. Choć życie czasem komplikuje plany. Zaczynając studia, myślałam o powrocie do Polski i o pracy jako prawnik w jednej z kancelarii w Polsce. Natomiast ze względu na moją sytuację rodzinną, między innymi fakt, że dzieci są tutaj w szkole, tu już mają swoich przyjaciół, z mężem postanowiliśmy zostać w Londynie i będę szukała pracy tutaj, w jednej z kancelarii adwokackich. Na razie na falę powrotów nie mamy co liczyć, ale warto pamiętać, że w Polsce zarobki prawników są często porównywalne z zarobkami w innych krajach europejskich. Rafał Stańczyk, Polonia 24.